Pomówimy sobie teraz o pewnej ciekawej konsekwencji siły Lorentza, o której mówiliśmy przez ostatnie kilka filmików. Przypomnę Ci, to jest siła działająca na ładunek poruszający się prędkością oznaczaną wektorem V w polu magnetycznym, określanym przez wektor indukcji magnetycznej B. Tak? I siła ta wyraża się w ten sposób, że jest to wartość tego ładunku pomnożona razy iloczyn wektorowy tych dwóch wektorów prędkości i wektora indukcji magnetycznej. A teraz konsekwencja działania tej siły jest taka, że jeśli mamy przewodnik z prądem, tak w tym przewodniku płynie prąd o natężeniu jakimś i, i przewodnik ten mamy w polu magnetycznym, niech to pole magnetyczne będzie zwrócone o w taki sposób, prosto na nas, to wtedy na ten przewodnik będzie działała siła. Zaraz sobie wyprowadzimy jaka jest wartość tej siły i jaki jest jej kierunek, ale w każdym razie konsekwencją tego, że na pojedynczy ładunek poruszający się w polu magnetycznym będzie działać siła. Jest to, że kiedy mamy przewodnik i w nim mamy ładunki, które, które biegną, w przewodniku poruszają się elektrony i to jest taki mikroskopowy obraz właśnie przepływającego prądu. W każdym razie skutek tego, że na te ładunki, na każdy z tych ładunków, które tutaj biegną, działa siła Lorentza. Mamy Siłę działającą po prostu na przewodnik. Zaraz się temu dokładniej przyjrzymy. Otóż zauważmy, że taką prędkość, jeśli ładunek biegnie w linii prostej ze stałą prędkością, to możemy sobie tą prędkość zapisać jako wektor przemieszczenia podzielony przez czas trwania tego przemieszczenia, wyznaczanego właśnie przez ten wektor. Tak, podstawmy sobie tą prędkość właśnie w tej postaci. Tutaj mamy ten ładunek i to mnożymy przez. Właśnie taki iloraz. Tutaj ten wektor przemieszczenia podzielony przez czas trwania tego przemieszczania się. No i to wszystko razy wektorowo, razy wektor indukcji magnetycznej. Dobrze, ponieważ takie dzielenie przez czas, dzielenie przez liczbę, przez liczbę sekund, to możemy to dzielenie przenieść w inne miejsce, na przykład tutaj. I wówczas mamy ładunek podzielony przez czas, w ciągu jakiego ten ładunek pokonuje odległość z końca do. Początku wektora L. Tak, I to wszystko razy taki iloczyn wektorowy. Tutaj ten wektor przemieszczenia pomnożony razy wektor indukcji magnetycznej. I teraz coś takiego to jest natężenie prądu. Jeszcze jedna sprawa jest taka, że właśnie ten wektor L tutaj w tym. Iloczynie wektorowym jest zgodny z kierunkiem ruchu ładunków dodatnich, a przecież my wiemy, że w rzeczywistych przewodnikach tak naprawdę poruszają się elektrony. I czy nam to nie da jakichś, jakiegoś, nie wiem, znaku minus, na przykład, czy jakiegoś odwrotnego kierunku w. Przy obliczaniu tej siły działającej na przewodnik? Otóż nie, umowa jest taka, że kierunek przepływu prądu jest zgodny z ruchem ładunków dodatnich i kierunek tego wektora przemieszczenia też będzie zgodny z kierunkiem ruchu ładunków dodatnich, ale jeśli wiemy, że w rzeczywistości poruszają się ładunki ujemne, to tutaj w tym wzorze na siłę Lorentza, gdzie mamy ładunek przez czas razy wektor przemieszczenia, razy wektor indukcji pola magnetycznego, to wtedy możemy to zapisać w ten sposób. Ponieważ tutaj to q to jest ujemne, to tu możemy to napisać jako wartość bezwzględną podzieloną przez czas i minus przed wszystkim razy ten iloczyn wektorowy. I teraz ten minus, ten znak minus możemy przenieść tutaj, tu pozostawić w ten sposób zapisane to natężenie prądu, natomiast tu wziąć wektor minus l i pomnożyć go wektorowo razy wektor indukcji. I wtedy tutaj mamy natężenie prądu o kierunku zgodnym z ruchem. Ładunków dodatnich, a tutaj mamy wektor przemieszczenia, taki, jaki byśmy mieli, gdyby to się poruszały ładunki dodatnie, a nie ujemne. Czyli wszystko jest w porządku. Ponieważ tutaj nie dopracowałam tego wyprowadzenia, to zapiszmy sobie ostatecznie ten wzór na siłę działającą na przewodnik, natężenie prądu płynącego w przewodniku, razy i wektor wzdłuż tego przewodnika. Zwrócony z, zgodnie z kierunkiem przepływu prądu i pomnożony wektorowo razy pole magnetyczne, razy wektor indukcji pola magnetycznego. Tak, to jest siła działająca na przewodnik. A teraz zróbmy sobie przykład, w którym wykorzystamy ten nowo poznany wzór i narysujmy sobie ponownie przewodnik. Płynie w nim prąd o natężeniu powiedzmy 5 amperów i ten przewodnik znajduje się w polu magnetycznym. Załóżmy że skierowanym w ten sposób nasz tor z ekranu prosto na nas i wektor indukcji tego pola magnetycznego ma wartość jednej tesli i teraz pytamy jaka siła działa na odcinek przewodnika. Trochę nam się może to wydawać abstrakcyjne, dlaczego liczymy siłę działającą na odcinek, ale powiedzmy, że ten przewodnik jest zgięty w taki sposób, że w tym kierunku leży tylko jego odcinek o długości równej 2 metry. Nas interesuje jedynie siła działająca na ten, na ten kawałek przewodnika. On to, to, że tutaj on jest zgięty, to to akurat tak, żeby było sobie łatwiej wyobrazić, dlaczego nas interesuje siła działająca na kawałek przewodnika, ale on równie dobrze mógłby się ciągnąć dalej w tym kierunku. A tak czy siak interesuje nas po prostu siła działająca na ten fragment. Dobrze, ile ta siła wynosi? Więc tak, najpierw jej wartość, to co to będzie? Natężenie prądu 5 amperów razy to dalej, długość odcinka to są 2 metry i wartość indukcji pola magnetycznego to jest 1 Tesla. I tutaj jeszcze sinus kąta między tymi dwoma wektorami, ile on wynosi. No tutaj tak sobie narysowaliśmy. W ten sposób narysowane pole magnetyczne jest prostopadłe do płaszczyzny ekranu, natomiast przewodnik, a więc i ten wektor L leży w płaszczyźnie ekranu, dlatego one są do siebie prostopadłe, czyli, czyli sinus kąta między, między wektorem L a wektorem indukcji pola magnetycznego wynosi 1, bo ten kąt jest 90 stopni. Wobec tego wartość siły wynosi tyle, ile to jest. Więc tak, 5 razy 2 razy 1 to jest 10, a teraz jednostki. Ampery razy metry razy Tesla. Co to będzie? To będzie tak, amper to jest kulomb przez sekundę, dalej mamy metry, a Tesla to jest newton razy sekundę przez kulomb razy metr. Mam nadzieję, że pamiętasz, wyprowadzaliśmy to sobie. Kulomby się skracają z kulombami, metry się skracają z metrami, sekundy z sekundami i zostaje nam tak, jak powinno, zostać siła w newtonach. Tak więc wartość siły, która działa na ten odcinek przewodnika, to jest 10 newtonów. Ale teraz pytanie, jak zwykle najtrudniejsze, o jej kierunek. No to tutaj znowu musimy się posłużyć regułą prawej ręki. Tak, przypomnę Ci, rysujemy prawą rękę tutaj. Palec wskazujący jest wzdłuż tego wektora L. Palec środkowy pokazuje tak prosto na nas wzdłuż wektora indukcji pola magnetycznego. Tak, bo taka jest umowa. Liczymy iloczyn wektorowy wektora A razy wektor B, to wtedy ten należy ustawić naszą prawą rękę w taki sposób, żeby palec wskazujący pokazywał wzdłuż pierwszego wektora, palec środkowy wzdłuż drugiego, a wtedy... O, tutaj zostają nam jeszcze dwa paluszki tak zgięte, nie wykorzystujemy, nie wykorzystujemy ich. A przy takim ustawieniu tych dwóch palców, nasz kciuk pokazuje kierunek iloczynu wektorowego tych dwóch. A natężenie prądu jest dodatnią wielkością skalarną, wobec tego również siła jest w tym kierunku. A wobec tego, jeśli tutaj tak ma, ma, mamy skierowane pole, tak płynie prąd. Tak jest skierowany ten wektor wzdłuż kierunku przepływu prądu, to oznacza, że siła działająca na przewodnik jest skierowana w ten sposób. Tak, jest to siła o wartości 10 N. Tak wygląda właśnie przykład konsekwencji działania siły Lorenza na ładunki: to, że przewodnik z prądem umieszczony w polu magnetycznym będzie działać siła. No i to można sobie wyobrazić tak, że gdyby taki, taki przewodnik powiedzmy leżał na metalowych nieruchomych szynach. A sam miał możliwość poruszania się, to skutek działania tej siły zacząłby się przemieszczać tutaj w tym kierunku. To wydaje mi się taka ciekawa konsekwencja. No, a tutaj ten prosty przykład był tylko dla ilustracji tego, jak to działa. W kolejnych filmikach przejdziemy do następnych ciekawych konsekwencji działania siły Lorenza. Do usłyszenia!